Kiedyś myślałem, że koszmary są zabawne, więc pragnąłem miewać ich więcej. Były jedynym źródłem niekończących się emocji w moim rutynowym życiu. Chciałem więcej. Pragnąłem adrenaliny i walenia mojego serca, gdy budziłem się rano. Mówią, że należy uważać, czego sobie życzysz. Mają rację. Koszmary zaczęły być częstsze. Na początku nie były wcale straszne, co najwyżej męczące. Ściganie przez dzikie psy, osamotnienie lub bieganie nago po szkole. Szybko miałem ich dość. Wkrótce zaczęły się bardziej intensywne koszmary. Mój umysł zaczął ze mną pogrywać. Byłem przytrzymywany za gardło, nie mogąc oddychać, nie mogąc krzyczeć. Moja pierś falowała, ale płuca nie pobierały powietrza. Byłem rozdarty. Moja skóra rozchodziła się niczym masło. Zacząłem marzyć o piekle. Kiedy budziłem się, moje oczy nie widziały dość wyraźnie, by zobaczyć cokolwiek w moim małym pokoju. Fiolet moich poduszek można było połączyć z kremowym kolorem ścian, a gigantyczny misiek, który siedział w kącie, był wielką plamą. Ale po przebudzeniu potrafiłem oddychać. Nie było nacisku na moim gardle. Wziąłem głęboki oddech, jak gdybym nie oddychał przez kilka godzin. Drapałem się po mojej skórze, sprawdzając, czy wciąż tam jest. I była. Sprawdzałem godzinę i to zawsze w tym samym czasie. 5 minut po 3 rano. Ta godzina stała się moim budzikiem. Koszmary zaczęły mnie tak przerażać, że przestałem sypiać. Któregoś dnia moje oczy przez brak snu zaczęły mimowolnie się zamykać, ale nie mogłem na to pozwolić. Postanowiłem ciągnąć się do łazienki przez korytarz i ochlapywałem twarz lodowatą wodą, żeby zmniejszyć ryzyko zaśnięcia. Brak snu. Doszedłem do wniosku, że to jest lepsze niż oblicze okropności nocy. Poszedłem do szkoły. Przypominałem zombie, ale nikt nie zdawał się tego zauważyć. Stałem się paranoikiem. Jak ludzie przychodzili obok mnie, wspomnienia powracały, atakując co chwilę mój umysł. Odepchnąłem wszystkich z dala od siebie. Z nikim nie rozmawiałem. W szkole oceny za kreatywne pisanie w języku angielskim były łatwe do zdobycia. Wystarczyło wybrać się w nocy do jednego z moich koszmarów. Tam był prawdziwy horror. Rozmowy o wojnach i bitwach na historii powodowały szok u innych, ale prawie nie wydawało mi się to dziwne. Rysunki, które zrobiłem na zajęciach artystycznych, przyprawiały wszystkich o mdłości, ale to także wydawało mi się zupełnie normalne. Lekcje na temat piekła, na religii, by zasiać strach w mojej duszy. Wszystkie te opowiastki w niczym nie przypominały tego, co działo się w moim umyśle. Człowiek może przeżyć 14 dni bez snu, zanim umrze. Rekord dni wytrzymanych bez snu. 11 dni. Rekord, który jest w posiadaniu studenta z Ameryki. Mój rekord wynosił 5 dni. Zacząłem mieć halucynacje. Były tak przerażające, że nie mogłem już dłużej tego znieść. Najpierw rozpoczęły się szmery i szepty niewiadomego pochodzenia. Te odgłosy zapewniały mnie, że jestem szalony, że jestem bezwartościowy. Następnie był przeraźliwy, wieczny pisk. To brzmiało, jakby ktoś przejechał gwoździem po tablicy szkolnej lub jak skrobanie nożem po jakiejś płytce, tylko 2 razy wyżej i 5 razy głośniej. Potem martwe przedmioty zaczęły zwracać uwagę. Plamy jasności emitujące z roślin i obrazów oślepiały mnie. Wiedziałem, że to było chimeryczne, ale pomyślałem, że może da się jakoś zatrzymać schizofreniczne halucynacje. Przecież nie można aż tak cierpieć z powodu ekstremalnego braku snu. Może byłem schizofrenikiem? Postanowiłem wziąć się w garść i zmierzyć z potworami co noc.
Teraz sypiam dobrze. Kiedy mówię, że dobrze, mam na myśli, że już śpię przez 6 godzin w nocy. Dlatego wiem, że nie mam halucynacji, gdy widzę ciemne postacie w mojej sypialni. Kiedy słyszę skrzypienie otwierających się drzwi, wiem, że to jest prawdziwe. Gdy słyszę syk zagrożenia, że oni po mnie idą, niestety, wiem, że to także jest prawdziwe. Mówią, że należy uważać, czego sobie życzysz. Chciałem wizyty w piekle. Mam ją. Jest 5 po 3 nad ranem. Słyszę ich.